Otwieram 72. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 21 radnych. Obecnych jest 20 radnych. Tym samym stwierdzam kworum. Stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana sekretarza, pana skarbnika. Witam media i wszystkich obecnych na sali. Wysoka Rado, w dniu 12 września 2023 roku po długiej chorobie odszedł od nas świętej pamięci Władysław Bogdanowicz, długoletni radny, przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce, zaś w tej kadencji wicestarosta powiatu bartoszyckiego. Odszedł człowiek wrażliwy, sumienny, koleżeński, niedościgniony wzór samorządowca. W skupieniu i ciszy uczcimy jego pamięć właśnie minutą ciszy. Wieczny odpoczynek. Raz mu dać pamięć. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję państwu. Siedemdziesiątą drugą sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragraf 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali panie i panowie radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Pan radny Darski zgłasza się w kwestii formalnej. Słucham uważnie. Drodzy radni, szanowni państwo, pod koniec sierpnia zmarł również drugi przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce, Alfred Lewicki, długoletni prezes firmy Cowik. Proponuję również powstanie i uczczenie chwilą, minutą ciszy jego pamięci. Wieczny odpoczynek dla Panie, a światłość wiekuista niech mi świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Projekt oznaczony numerem 1/72. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Dochody dział 758 i w tym dział 758.01 zwiększenie o 54 123 zł dochodów z tytułu subwencji oświatowej na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli i dział 758.02 zwiększenie o 5 581 794 zł dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie dochodów o 4 813,39 zł z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie i dział 900, w tym rozdział 905, zwiększenie dochodów o 18 275,49 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu Czyste Powietrze i dział 995, zwiększenie dochodów o 22 065 zł z tytułu dofinansowania zatrudnienia dwóch osób na 3 miesiące w ramach robót publicznych, zaopiniowała komisja pozytywnie. I wydatki. Większość wydatków, proszę państwa, jest przeznaczonych właśnie na pokrycie zwiększonych wydatków od lipca na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i będę tutaj tak w skrócie o tym mówiła, nie czytając rozdziałów.
Może na początek działu 600, rozdział 653 i rozdział 695. I tutaj chodzi o przesunięcie planu wydatków i utworzenie nowego rozdziału przeznaczonego paragrafu na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego. I tu jest opinia pozytywnie. Następnie zwiększenie o 16 tysięcy planu wydatków na pokrycie właśnie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i dział i zwiększenie o, tutaj proszę poprawić, nie 16 tysięcy, tylko 1600 zł planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie też funduszu ZAO. I tutaj komisja zaopiniowała pozytywnie. Zwiększenie o 6500 planu wydatków na świadczenie specjalistycznych usług doradczych na rzecz projektu rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie miejskiej Bartoszyce i jednostkach podległych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 757, rozdział 757.02, zwiększenie o 820 tysięcy planu wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Zwiększenie o 50 tysięcy zł planu wydatków na odprowadzenie należnego podatku VAT. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I następny tutaj jest dział 801. To jest pokrycie zwiększonych wydatków na fundusz, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostek oświatowych. Pozytywna opinia. Następnie 4500 zł zwiększenie planu wydatków na pokrycie właśnie tego funduszu w MOPS zaopiniowała pozytywnie. Następny zwiększenie o 1000 zł planu wydatków też fundusz świadczeń socjalnych w MOPS pozytywnie komisja zaopiniowała. I następny 1000 zł planu wydatków na pokrycie w ZUK-u tych świadczeń, pozytywna opinia, i 2200 planu wydatków na pokrycie tych funduszu w BOSIR-ze, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, zwiększenie o 4813,39 zł planu wydatków związanych z wypłatą rekompensat za podatek VAT od paliw gazowych, komisja zaopiniowała pozytywnie. I jeszcze jeden, tutaj będzie zwiększenie o 18 275 zł 49 groszy planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Czyste Powietrze. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I zwiększenie o 26 740 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach robót publicznych 2 osób na okres 3 miesięcy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pani panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja tylko z jednym pytaniem. Czy zwiększenie na odsetki kwoty wystarczy już na odsetki do końca roku? I chciałabym, żeby wybrzmiało, ile tych odsetek mamy od kredytów. Dziękuję. Jeżeli nie zajdą jakichś okoliczności typu podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki, powinno starczyć. I łączna kwota, którą obecnie mamy w budżecie, to jest 2 miliony 620. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie radny Staszyński. Tu pani Ela już zapytała też, o to chciałem zapytać, ale dotyczy to wydatki, dział pierwszy. Czym jest spowodowane utworzenie oddzielnego konta za zajęcie pasa drogowego? Jak uzyskam odpowiedź, to jeszcze dopytam. Dziękuję. Proszę pańską. Związane jest. To nie jest oddzielne konto, tylko oddzielny paragraf nowy, bo nie mam takiego po prostu w budżecie, a pojawiło to się w związku z tym, że realizujemy inwestycje
ulicy Andersa i tam będą wbudowane urządzenia, jakieś, nie wiem, czy jakieś urządzenia techniczne na terenie gminy Bartoszyce i po prostu musimy zapłacić tam parę złotych. No proszę dalej. To chciałbym dopytać jeszcze za zajęcie pasa drogowego w postaci ulicy Kilińskiego, czy tam to będzie Jagiellończyka. Jakie kwoty to są z tym związane? Bo ja myślałem, że tu bardziej chodzi o tą ulicę, która jest zamknięta i utrudniony jest dojazd do centrum miasta. Jakie tam kwoty obecni właściciele za to płacą? Bo z tego, co tam do mnie doszło, to jakieś niewielkie kwoty. I czy nie należałoby podnieść za zajęcie pasa drogowego opłat? Dziękuję. W tej chwili no to nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Natomiast miejmy świadomość, że jak podniesiemy, to dla wszystkich, nie tylko dla tych, bo to jest, ono obowiązuje wszystkich, tak jak podatki. Także to musi mieć tę świadomość, że to uderzy wtedy wszystkich, tak? A ile? Nie wiem, naprawdę. Zaskoczony jestem, ale nie wiem. Musiałbym się zorientować. Zorientuję się panu, przekażę ile mniej więcej. Tam jest, z tego co wiem, to jest i zaszłość jeszcze i to są duże pieniądze, ale sprawa jest bodajże albo w sądzie, albo w samorządowym kolegium odwoławczym. W tej chwili nie wiem, ale to są kwoty rzędu pod 100 tysięcy nawet chyba. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 2072. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 72. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.